Proszę Państwa, wśród widzów vloga i społeczności naszego kanału mamy różnych ludzi, młodszych, starszych oraz czołowych speed climberów na świecie, takich jak Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Dzieński jest jednym z czołowych światowych speed climberów. Zdobył Mistrzostwo Świata w 2016 roku, Mistrzostwo Europy w 2017, jest też 9-krotnym mistrzem Polski. Kto szybciej wyjdzie na 6. piętro? Człowiek po pionowej ścianie wspinaczkowej? Czy winda Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Oto jest, proszę Państwa, siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy wiesz, jaka jest pierwsza wiadomość, jaką mi wysłałeś w życiu? Wiesz, co to jest? Fraszki beczki. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że fraszki beczki w komentarzach na YouTubie powinny być napisane, czyli ty nawet wysłałeś to w złe miejsce, nie? Bo wysłałeś to na fanpage'u, bez sensu w ogóle. Kuda, tak to może bym wygrał coś. No całe szczęście to wspinanie chociaż ci chodzi, wiesz? Dzisiejsze wydarzenie jest trzymane w tajemnicy, nie ma tutaj widzów, nie ma tu publiczności. No a poza wyzwaniem sportowym jest to taki plan zdjęciowy, można powiedzieć. Duża ekipa tutaj zajmuje się dokumentacją. Cała ta akcja jest kręcona z kilkunastu kamer. Mamy tutaj kamerę na tym oraz na tym. To jest moja branża, więc umiem wam taki fachowy walkthrough zrobić, co gdzie jest. To jest sztywniejsze, nie? Pamiętamy po prostu. No, na ile to jest możliwe, ale wiesz. Wszystko jest sztywniutko. Dodatkowo to przycisnąłem jeszcze tym z klatki piersiowej. Trzecie go. Krzysiu! No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, około 25 ruchów. Easy. 25 drążków. Ta ścianka ma 23 metry, w odróżnieniu od 15, które są standardowe dla tej dyscypliny sportu, więc ten górny odcinek jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ tam ruchy są dla profesjonalnego wspinacza bardziej nieprzewidywalne, znaczy przewidywalne, ale jakby nie takie, jakie mają wyuczone do standardowej trasy. Tego dnia poza Marcinem towarzyszy mi również Ania, prywatnie dziewczyna Marcina, a w czasie, powiedzmy, wolnym wicemistrzyni świata w speed climbingu. Mogłabyś mi powiedzieć, tak, na czym to wyzwanie polega, co jest w tym takiego trudnego, charakterystycznego? Trzeba dokopać windzie, zatem jest to coś nietypowego, bo z reguły ścigamy się z ludźmi, a tutaj mamy windę, co nie? Także no i Rambo musi pokonać maszynę. Dystans też jest ciężki, kiedy się trenuje cały czas na określonej wysokości, co nie? Ale widzę, Rambo daje radę. 23 metry, no ja na takiej wysokości nigdy nie byłem. Jest taka przerwa, która ma na celu odgonić takie robaczki, które tutaj są. Okazało się, że to bardzo widowiskowym elementem całego spektaklu. Ja jestem ogólnie zwolennikiem dymów. Tylko emocje Marcina do czasu, do którego nie odwołamy ciszy na planie. Więc bijemy brawo w duchu, a dopiero na dole, jak będzie cisza, możemy być brawo. Czy wygra człowiek, czy maszyna? Niechaj rozpoczną się igrzyska. Udało mu się przy pierwszym podejściu. Serio, było mega szybko. Aż jestem zaskoczona, że... I to jeszcze wyprzedził tę windę tak z dwie sekundy chyba. Już od samego początku, no super szybko wystartował. No. I trzymał to do samego końca, także... No ja się cieszę, ale nie wiedziałem, co się dzieje, bo zjechałem i była taka cisza. A nie, naprawdę nie wiedziałem, z czym wygrałem. Myślałem, że kurde, przegrałem, nie, lipa. Marcin po prostu sobie za dobrze tutaj poradził, bo zaplanowane było 10 podejść, a on przy pierwszym wygrał i
Niesamowicie to wygląda. Pierwszy raz w ogóle widzę wspinaczkę taką tego rodzaju w wykonaniu profesjonalisty. On się porusza w takim tempie, jakby szedł w poziomie. Tak jakby to była na płasko i po prostu na czworaka sobie łaził. Ja myślę, że ja na czworaka bym nie miał takiego czasu na ten dystans. Na pewno nie. W jakim momencie tak się zorientowałeś, że jesteś w tym naprawdę dobry, że możesz być, się tym zajmować? Szczerze powiedziawszy, nigdy nie doszedłem do takiego momentu, że nie wiem, że jestem w tym naprawdę dobry. Po prostu zawsze chciałem startować w zawodach, zawsze lubiłem rywalizację, zawsze lubiałem stawać na podiach i zawsze to był mój taki cel i stwierdziłem, że po prostu chcę to robić. Chcę jeździć na zawody, najpierw na te, nie wiem, juniorskie, seniorskie w Polsce, a później moim celem były seniorskie Puchary Świata, Mistrzostwa Świata i tak dalej, tak jakby step by step. Zarówno Marcin, jak i Ania walczą o kwalifikację olimpijską. Po raz pierwszy w historii wspinaczka znajdzie się na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Może więc będzie okazja się zobaczyć. Niestety z tymi zawodami na Igrzyskach Olimpijskich wiąże się pewien kruczek. Na Igrzyska dostaliśmy tylko jeden komplet medali, w związku z czym nasze trzy osobne dyscypliny wspinaczki sportowej kategorię połączono w jedną, w tak zwany trójbój wspinaczkowy, kombajnet. I to jest trochę jakby nowy rodzaj sportu, ponieważ teraz i sprinterzy, bulderowcy i linowcy muszą uprawiać wszystkie trzy. Do tej pory raczej każdy specjalizował się w jednej. I w Tokio zobaczymy połączenie. Będzie to polegało na tym, że najpierw będą czasówki, później będzie bouldering i później prowadzenie. I tak wyglądają eliminacje i również finał, że w każdej z tych trzech trzeba się wykazać. Liczymy jednak na to, mówi się, że w Paryżu już zostanie dwubój, czyli bouldering i prowadzenie w jednym, a czasówki zostaną rozdzielone. No między innymi dlatego, że czasówki tak jakby najbardziej odbiegają od tych dwóch pozostałych. W ogóle to ja dziś dowiedziałem się, że kolebką wspinaczki sportowej jest Japonia i Japończycy są bardzo dobrzy w tej dziedzinie sportu. Nie wiedziałem, ciekawostka i dla was. Zaczął się taki etap, w którym trzeba przyspieszać tę windę, bo jest za łatwo. Za mocny wpierdol dostaje. No to jest nie w porządku, po prostu trzeba jej dać troszkę powalczyć. Go! Jakby coś było centymetr przesunięte, to już jest inaczej? Właśnie jest to układ zamknięty, więc tak jakby jesteśmy, wiesz, zdarza się, że jest chwyt delikatnie i tak tutaj było, był delikatnie gdzieś obrócony, nie wiem, 10 stopni, ja to wyczułem. Tak jakby potrzebowałem na to, nie wiem, 4 biegi, żeby to skorygować, ale po prostu przekręciliśmy je na tą właściwą pozycję. Małe odejście od tej reguły powoduje to, że wiesz, czujesz to i czujesz się z tym niekomfortowo chociażby, nie? Wygrał, ale zatrzymał się po drodze i nadgonił ją. Już myślałem, że przegra. No chyba w końcu udało się uzyskać takie moralnie czyste zwycięstwo. No to co, gratulacje, Żubik. Żubik, dziękuję. Bardzo ci dziękuję i powodzenia ci życzę, żebyśmy się w Tokio zobaczyli. To ja tobie dziękuję, Krzysiu, także widzimy się na Zapytaj Byczkę. I na Igrzyskach Olimpijskich. Do nadzieję, zobaczenia, nie? Mam nadzieję. No. To jest szóste piętro tam, nie? Masz lęk wysokości? Nie. Nie masz, nie? Nie, nie. Wiesz, jak sobie tam wisiałem u góry, to tak się zastanawiam, czy wiesz, czy któraś osoba stąd jakby tam wyszła, to czy wiesz, jaka by była jej reakcja, czy, czy by się bała, czy wiesz, nie? Bo ja tak sobie patrzę, jest spoko, nie? Całkiem spoko, mógłbym wyżej jeszcze, nie? W sumie fajny challenge, nie? Taki wyścig, nie wiem, na 40 metrów. Niesamowite to jest, jak na to się patrzy. On się porusza niczym taki wąż. Tylko, że wąż, który chodzi w pionie. Albo jakiś... żaba? Nie. Jaszczurka taka. Albo jakiś owad.